AM5, DDR5, PCI Express numer 5, no i 5 nanometrów. Tak w skrócie można przedstawić debiutujące dziś Ryzeny serii 7000. To nowe otwarcie w wykonaniu AMD, które jednak do łatwych nie będzie należało. Zapraszam na test. Zacznijmy spokojnie od liczby. AMD nie dokonało kluczowych zmian w specyfikacji Ryzenów 7000 względem serii 5000. Dalej najwyższy w hierarchii Ryzen jest jednostką 16-rdzeniową i 32-wątkową. Oczywiście z racji przejścia na niższy proces technologiczny mogliśmy spodziewać się podniesienia zegarów. Duże zmiany zaszły w kontekście pobieranej energii. 7950X szczyci się 170-watowym TDP i 230-watowym PPT. Wszystkie zaprezentowane Ryzeny 7000 są zgodne z kontrolerem DDR5 5200, wykorzystują znany już algorytm Precision Boost 2 i zgodnie z zapowiedziami w ich CIOD znajdziemy układ graficzny RDNA 2, jednak ze skromną liczbą dwóch bloków CU. Ryzeny 7000 to tylko nazwa serii, za tym kryje się nowa architektura Zen 4, która jednak w przybliżeniu okazuje się bardziej rozbudowanym Zenem 3. Poprawa tyczy się wydajności w odniesieniu do IPC jak i zegarów, zmniejszenia opóźnień jak i poprawy efektywności energetycznej. Większość elementów mikroarchitektury po prostu rozbudowano. We front-endzie urosła pamięć OP-cache jak i L1-BTB. Zwiększono również liczbę makrooperacji na cykl. W silniku wykonawczym postarano się o większe pliki rejestru dla bloków działających na liczbach całkowitych jak i zmiennoprzecinkowych. W końcu podwojono pojemność pamięci cache L2 dla każdego rdzenia. Za przytyczek w nos Intelowi należy uznawać nowy zestaw wsparcia dla instrukcji AVX512. Choć porównań do Alder Lake'ów brakuje, to AMD z wielką chęcią pokazuje zyski na operacjach 512-bitowych w odniesieniu do swoich procesorów poprzedniej generacji. AM5 to również nowość w postaci przejścia z PGA na LGA. Tym samym jednostki AMD Ryzen 7000 upodabniają się do konkurencji, chociaż AMD z pewnością wolałoby, aby mówić o tym, że upodabniają się do jednostek Threadripper. Socket liczy 1718 pinów, ILM działa poprawnie, czuć zdecydowany opór przy użyciu zapinki i chyba już wiem, skąd taki kształt IHS-u Ryzenu 7000, po to by łatwo je wkładać i wykładać z soketu. Dodam tylko, że fajnym takim gestem jest połączenie śrubami od ILM backplate'u, który znajduje się oczywiście na pleckach płyty. To jest też pomocne przy montażu przeróżnych chłodzeń, które oczywiście wykorzystują ten stosowny montaż również dla AM4. Start nowej platformy oznacza wejście na rynek nowych płyt głównych. I tutaj AMD jest sprawcą małego zamieszczania, bo oprócz płyt głównych z przedrostkiem B i X pojawią się te z końcówką E. Jedne z nich zaprezentują kompleksową obsługę PCI Express generacji 5, zarówno dla karty graficznej, jak i dla nośnika, a przy drugich będziemy mieć wybór. Albo tak, albo tak. Fakty są jednak takie, że liczba jak i typ linii wychodzących z procesora, jak i chipsetu są imponujące. 28 połączeń PCI Express 5.0, w tym 16 dla GPU, 8 dla NVMe i 4 dla chipsetu. To jest na razie sam procesor. Chipset X670 zaoferuje wsparcie dla dwóch 20-gigabitowych portów USB lub 4 10-gigabitowych. Do tego mamy kolejne 12 linii PCI Express 4.0, rozdzielane między LAN-em, Wi-Fi, NVMe lub CM. Firma AMD pozazdrościła Intelowi. Można powiedzieć, że w końcu łatwy w obsłudze profil do podkręcania RAMu jednym kliknięciem został wprowadzony na platformie AM5. Nie ma już mowy o profilu AMP, jest to wszystko nazywane AMD Expo. To nie tylko wyższa wydajność, ale także przejrzystość całego procesu certyfikacji, ponieważ producenci RAMu są zobowiązani do przedstawienia raportu z testów z wyszczególnieniem wszystkich timingów, jakie zdołały przejść na danych kościach. Ważne, na razie profil Expo nie działa na płytach Intela. Byłem trochę zdziwiony tym, jak umieściłem pamięć G-Skilla z certyfikacją Expo do Z690, a tam nie było żadnego profilu, ani XMP, ani Expo. Zasadniczej zmianie ulega podkręcanie pamięci. Sweet spotem dla Ryzenów 5000 było ustawienie synchroniczne. Fabryk, kontrolera pamięci, jak i samej pamięci, 1:1:1. W przypadku serii 7000 mówimy o ustawieniu auto 1:1, gdzie fabryk najczęściej będzie traktowany zegarem 2000 MHz, a tryb synchroniczny będzie dotyczył się kontrolera pamięci, jak i samej pamięci. Poza tym AMD mówi, że sweet spotem dla serii 7000 jest zegar pamięci w wysokości 6000 MHz.
czas zacząć prawdziwe emocje pod tytułem osiągi Ryzenów 7000. Omówienie zacznę od przyjemniejszego z modeli 7950X, który niemalże z miejsca wskakuje na miejsce numer 1 wśród najszybszych desktopowych procesorów. Jego przewaga nad i9-12900K jest momentami miażdżąca. W zadaniach szyfrowania, symulacji ruchu cząstek 3D, czasem nawet i fotorealistycznym renderingu wyprzedza on topowego Intela o 40-50%, a nawet i podwaja ten rezultat. Poprawa wydajności mocno dotyka relacje z jego starszym bratem. 5950X traci w większości przypadków od 35 do 40%. Należy jednak przy tym pamiętać o niewykorzystanym w starszym Ryzenie trybie PBO. Jego włączenie w programie Ryzen Master usuwa limity mocy i tym samym gwarantuje wzrost zegarów na wszystkich rdzeniach. W ten sposób z automatu 5950X niweluje stratę do okolic 30%. Spoglądając na wyniki 7950X, można było spodziewać się naprawdę wiele po jednostce 7700X. To jednak czuć delikatne rozczarowanie. 8-rdzeniowy i 16-wątkowy procesor na Zen 4 z wielkim trudem rywalizuje z Intel Core i7-12700K. Więcej można było się także spodziewać po jego zestawieniu ze starszymi Ryzenami. Choć 5800X3D nie jest demonem szybkości w programach użytkowych, to jego strata do nowości wcale nie jest tak duża jak 5950X do 7950X. Nowa platforma, nowa architektura, stare zwyczaje. O grach możemy mówić w szczegółach, ale tak naprawdę po co? Nowe Ryzeny prezentują w ujęciu sumarycznym wydajność grową Intel Core i9-12900K. Wyniki momentami są identyczne, a jak w jakiejś grze ucieka Intel, to w drugiej sytuacja odwraca się na korzyść AMD. Na spory plus w tym całym growym grajdołku zasługuje tańszy z Ryzenów. Przez wzgląd na swoją budowę niekiedy wyprzedza 7950X, ma być też od niego dużo tańszy, jak i od Intela i9-12900K. Problemy? To czający się za jego plecami i7-12700K z nieznaczną stratą w gamingu. Kwestia przewagi nowej generacji nad starszą nie podlega absolutnie żadnej dyskusji. Ten wynik oscyluje wokół 17%. Całkiem nieźle, chociaż nie jest aż tak szałowy jak przy poprzednich generacjach. Dodam tylko, że warto zwrócić uwagę na wyniki 5800X3D, który momentami bardzo mocno podgryza również i generację Zen 4. Zobaczcie proszę na wynik w Wiedźminie, który na pewno robi wrażenie na wszystkich, 280 klatek, a gdzie jest reszta procesorów? No pod tym kątem można powiedzieć, że naprawdę pamięć 3D V Cache sprawdziła się idealnie. Pokusiłem się także o dodatkowe testy w grach, mianowicie te w 1440p. Wyniki na nich wcale nie są takie płaskie jak myślałem, no może z wyjątkiem Cyberpunka, ale już w Spider-Manie rola procesora nawet w wyższej rozdziałce jest nie do przecenienia. Ogólnie rzecz biorąc, podkręcanie Ryzenów 7000 na sztywno daje trochę kiepskie rezultaty. Chyba znów do łask powrócą takie programy jak Clock Tune Riser czy też Hydra, wyraźnie poprawiające i efektywność energetyczną, i ustawienie napięcia, a także i zegary na poszczególnych rdzeniach. AMD zaleca overclocking przez PBO lub Curve Optimizer. Przyznam, że stosując PBO nie zauważyłem absolutnie żadnych różnic względem ustawień natywnych, ponieważ w przypadku serii 7000 nie ma mowy o blokadach ze względu na limity mocy, a PBO zmienia głównie to, więc ten zegar względem ustawień natywnych w żaden sposób się nie zmieniał.
A dla porządku testowego tylko powiem, że 7950X uzyskał przy napięciu 1,25V zegar 5350 MHz. Dla modelu 7700X było to ustawienie 5450 MHz przy napięciu 1,3V. Wiecie, gdzie jednak leży problem AMD? W tym, że Intelom ocenie daje wcale tak mało. Przetaktowanie i9 12900K do 5100 MHz na rdzeniach P, 4100 na rdzeniach S, przyspieszeniem cache do 4500 MHz dało spory zysk w Spider-Manie. Intel po takim zabiegu z pewnością będzie szybszy w grach od Ryzena. Narzekaliście na temperatury Ryzena 7500X3D? Ho, 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 to zobaczcie, co się dzieje z Ryzenami 7000. 95 stopni to standard i to na niemałym, bo 360mm I/O. Myśl AMD była taka, by nowe jednostki były ograniczone nie mocą gniazda czy samego procesora, a limitem temperaturowym. Dlatego momentalnie po starcie renderingu temperatura wzrasta do tak wysokiego poziomu. Dalej jednak bezpiecznego, przynajmniej według AMD. Ciężko w to uwierzyć, ale i9 przy podobnym poborze energii wypada o kilka stopni lepiej. Skoro już wspomniałem o tym poborze energii, to pociągnę temat dalej. Zdziwieni wynikami? No cóż, odkręcenie limitów mocy serii 7000 musiało się tak skończyć. Czy możemy jednak czuć się rozczarowani? Nic bardziej mylnego. Efektywność energetyczna dalej jest po stronie AMD. O tym jednak porozmawiamy sobie w odrębnym materiale na kanale TechLipton. Dobry undervolting nie jest zły, zabrałem się za takie początkowe ustawienia i słuchajcie, moje wyniki są całkiem satysfakcjonujące. Otóż obniżyłem napięcie ostatecznie do 1,17V, temperatura w trakcie renderingu spadła do okolic 75 stopni Celsjusza, czyli jest możliwość, aby wykonać undervolting, robić to z powodzeniem. Myślę, że programy takie jak Hydra zyskają na pewno na popularności w przypadku Ryzenów 7000. No a tym tematem myślę, że jeszcze w dosyć obszerniejszym kształcie zajmiemy się nieco później, po premierze na moim kanale. Moi drodzy, nadszedł czas, aby to sobie wszystko ładnie podsumować, a jest o czym rozmawiać. I zacznę od Ryzena 9 7950X. Jest to absolutny król wydajności w programach użytkowych, nie ma na niego mocnych. Jeżeli ktoś nie liczy się z wydatkiem pieniędzy i chce uzyskać najmocniejszą jednostkę desktopową do tego typu zadań, to Ryzen 9 7950X jest na tym tronie. Jest na miejscu numer 1, wyraźnie wyprzedza i9 12900K, nawet jeśli ją podkręcimy. I to jest ta dobra strona medalu, dodając do tego jeszcze wsparcie dla instrukcji AVX 512, mamy wygląd procesora kompletnego. Kompletnego również w graniu, ponieważ Ryzeny kolejnej generacji dogoniły Alder Lake pod względem osiągów w grach komputerowych. Nie mówimy o przewadze, nie mówimy tutaj o wybitnych osiągach jak w programach użytkowych, ale o cały czas dobrej wydajności, takiej jak Alder Lake. Pytanie tylko, czy nie jest to zbyt mało, biorąc pod uwagę, że Intel za chwilę zaprezentuje procesory 13 generacji, które z pewnością zyskają kilka procent w gamingu do osiągów. Pozostaje jeszcze kwestia bottlenecków, które występują przy tego typu procesorach. No jednak RTX 3090 to już zbyt mało niekiedy, aby wykazać różnicę między jednostkami AMD i Intela, czy w ogóle poszczególnymi procesorami. O tym będę mówił więcej, myślę, że przy premierze RTX 4090 i 4080. Natomiast no nie ma tego zaskoczenia growego, nie ma rewelacji, tak bym to powiedział. Są to dobre, nawet poprawne wyniki i nic więcej w kwestii gamingu. Pomijam już fakt, że w kontekście overclockingu jednostek Alder Lake te mogą zdobyć kilkuprocentową przewagę nad AMD. Więc dużo się zmienia w kontekście programów użytkowych, trochę mniej jeśli chodzi o same gry, ponieważ ten wzrost względem poprzedniej generacji oscyluje wokół 17%. To znowu nie jest tak dużo, jeżeli mówimy o klatkarzu wykraczającym często powyżej 100-150 FPS-ów. To też myślę, że dla większości z Was jest dosyć widoczne i także było widoczne w testach 1440p. 7700X, ten model, który mam w swoich rękach i przyznam szczerze, że jestem trochę nim rozczarowany. Spodziewałem się jednak wyższych osiągów w szeregu aplikacji od i7-12700K. Otrzymujemy procesor, który ma kosztować ponad 2000 zł,
z dosyć drogą płytą główną na start, na chipsecie X670 lub X670E, do tego pamięci DDR5 i niestety ten koszt zakupu Ryzena 7700X jest bardzo wysoki, a wydajność już nie taka szałowa. Okej, wyprzedza on co prawda na ustawieniach standardowych 12700K, no ale właśnie, siódemkę możemy podkręcić, a spoglądając na programy użytkowe, już tej wyraźnej przewagi Ryzena nie widać. Jest to mieszanka przewagi jednego lub drugiego procesora. Więc 7700X w tym ujęciu mnie trochę rozczarował i biorąc, jak mówię, pod uwagę koszt jego zakupu z całą platformą, co widzicie teraz na ekranie swoich monitorów, jest to dosyć rozczarowująca premiera dla tego procesora, zupełnie inna niż w przypadku modelu 7950X. Jedziemy sobie dalej, patrzę na tą swoją rozpiskę, mamy jeszcze kilka tematów. Temperatury. Temperatury serii 7000 przyprawiają o ból głowy. Na ten moment wydaje mi się, że napięcia są jednak troszkę zawyżone, ale być może jest to spowodowane szeregiem czynników, pracą Precision Boost 2, bo nie widzę specjalnego spadku po włączeniu programów renderujących. Jak widać, te procesory dobijają do limitów temperaturowych, a niekoniecznie limitów mocy, co zostało w ten sposób ustalone przez AMD. Natomiast tutaj firma podkreśla, że temperatura granicząca z 95 stopniami nie zagraża pracy układu na dłuższą metę, jeżeli ten procesor jest wykorzystywany w trybie 24/7. Nie ma to tak naprawdę znaczenia dla żywotności tego procesora, gdyż to nie jest maksymalna temperatura procesora, a po prostu limit temperaturowy ustawiony przez AMD. To jest taka, myślę, że dobra informacja, jeżeli oczywiście jest ona prawdziwa, sprawdzona przez AMD. Natomiast wiele zmienia undervolting. Ja myślę, że odniosę się do tego jeszcze w osobnym materiale na kanale Tech Lipton, ale już dziś pokazuję Wam, że stosując undervolting o 0,5V jesteśmy w stanie zbić temperaturę nawet do poziomu 80 stopni z tych 95. To dużo jak na model 7950X i myślę, że z pewnością to będzie wykorzystywane już podczas tego Waszego użytkowania tych procesorów. No właśnie, no nie ucieknę od tematu obliczeń czy wyliczeń na temat cen i opłacalności zakupu Ryzenów 7000. Na ten moment wygląda to dosyć średnio, no bo jednak płyty będą na start dosyć drogie. Musimy poczekać jeszcze chwilę na płyty z chipsetem B. Pomijam już fakt pamięci DDR5, które może nie są już tak zawrotnie drogie jak w przypadku premiery Alder Lake'ów, ale i tak ich ceny nie są niskie. Jeżeli sobie policzymy to wszystko pod kątem zakupu Alder Lake'a z pamięcią DDR4 versus zakup Ryzena z pamięcią DDR5, no to wychodzi nam jednak przewaga w tym momencie Inteli. Pamiętajmy jednak, że platforma AM5, podobnie jak AM4, z pewnością będzie platformą o długim życiu. Do tego dochodzi szereg jeszcze nowości w postaci PCI Express generacji 5, również obsługi PCI Express dla nośników M2, więc jest trochę tych nowości, jest duża liczba podłączeń, więc myślę, że ten start jest bardzo spokojny, bardzo rzekłbym spokojny, a ja osobiście jakby więcej tych zmian widzę w postaci wprowadzenia już procesorów Zen 4 z 3D V Cache. Tam rzeczywiście ta wydajność też w grach może być imponująca, ale pożyjemy, zobaczymy. Tak wygląda według mnie premiera. Znów AMD wykazało się z bardzo dobrej strony pod kątem efektywności energetycznej, bo te liczby w kontekście rywalizacji z Intelem robią wrażenie. To tyle ode mnie, dziękuję Wam bardzo. Zachęcam Was do zadawania pytań, ich nigdy nie brakuje i oby tak było przy tym materiale. Trzymajcie się, mówił Lipton i pa, pa.